Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny dzień TOTS-ów, chyba już szósty. Nowe SBC, w końcu SBC o paczki. Wyzwanie TOTS graczy i wyzwanie TOTS EFL. I tutaj mamy paczkę za bodajże to jest 30 tysięcy. Koszt tego SBC jest w granicach chyba 7-8 tysięcy, więc naprawdę jest to ok. Chociaż mogłoby być trochę taniej, ta ogólna ocena mogła być troszeczkę niższa, ale i tak większość tych kart chodzi po cenie Quicksellu, więc jak ktoś chce sobie zrobić, to wam oczywiście pokazałem zespół, tak to jest zawsze. I przechodzimy do drugiego SBC, tu już jest paczka troszeczkę gorsza, wyzwanie EFL, jest mieszana paczka rzadkich piłkarzy, ale koszt jest tego SBC jakieś 2-2,5 tysiąca, na pewno nie więcej. Jak chcecie, to wam pokażę, tutaj po prostu trzech Anglików z pierwszej, drugiej, trzeciej ligi angielskiej użyłem i reszta cała liga austriacka. Jakąkolwiek ligę sobie nie użyjecie, to będziecie mieli na pewno zgranie. I do tego jeszcze mamy ważne mecze. Pierwszym meczem jest Mönchengladbach z Borussią Dortmund i tutaj cały skład z Niemców użyłem, więc nie będę tego pokazał, po prostu bez sensu. Jak macie jeszcze Niemców jakich, to po prostu sprzedajcie, bo chyba najtańszy w tym momencie chodzi za jakieś 400-500 końców brązowe, więc naprawdę się opłaca sprzedać. Za to jest tylko paczka za 5 tysięcy. Drugim meczem jest Porto z Sportingiem i tutaj wam tego zespołu nie będę pokazał, bo tutaj robimy jak najtaniej dla siebie. Oczywiście link w komentarzu, żeby zrobić sobie jak najtaniej będziecie mieli, tak jak jest to zawsze. Sevilla z Bilbao. Tutaj wam chyba mogę pokazać, bo tutaj większość mam pierwszy właściciel, więc zgranie powinniście również mieć. Druga liga hiszpańska po prostu i po prawej stronie druga Bundesliga. Jak nie będziecie mieli, tutaj po prostu Hiszpana na lewej pomocy i na pewno będziecie mieli złotego oczywiście. I ostatnim meczem jest Napoli z Interem i tutaj sobie zamiast tych zawodników z ligi ukraińskiej użyjecie jakichkolwiek zawodników Serie A, żeby nie kombinować. Ja używam, jak wiecie, już od kilku tygodni wszystkich zawodników, żeby nie byli z tych 5-6 podstawowych lig, czyli angielska, włoska, Bundesliga i tak dalej, bo z tych robię na okrągło SBC i za to jest paczka z 25 tysięcy. I na zakończenie mamy chyba paczkę za 45 tysięcy, z tego co kojarzę. Tak jest. I oprócz tych paczek, z których dzisiaj robiłem SBC, mam chyba jeszcze ze 4 albo 5 paczek z ligowych SBC, chyba z ligi francuskiej. Teraz mi się jakieś paczki zostały, więc co, widzimy się w przypaczce, w której coś trafię. Mam nadzieję, że w końcu uda się trafić jakąś kartę Team of the Season. Dobra, tą paczkę pokażę, co by w niej nie było. Walkoutu nie ma. Ale ekrany są chociaż tyle w pierwszej paczce, więc dobrze, zaczynamy. Jest to Szkocja, będzie to Robertson 83, więc zaczynamy naprawdę ok. Jutro będzie kartę miał Team of the Season, więc szkoda, że nie jutro otwierałem tą paczkę, bo być może byłby w wersji Team of the Season. Teraz paczka za 15 tysięcy to była chyba, tak mi się wydaje, bez walkoutu. Ale z ekranami, drugimi dzisiaj już. Czy to będzie jakaś 84 w górę karta, Portugalia, SPD? Chyba tak, nie, będzie 83, Danilo Pereira. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy, czy w końcu doczekamy się walkoutu? Jeszcze nie, mam nadzieję, że jeden chociaż będzie. Są ekrany kolejne, trzecie albo czwarte już dzisiaj. Jest to Polska, środkowy obrońca Kamil Glik. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, paczka za 30 tysięcy, to jest na pewno za ważne mecze i mamy w końcu walkout. Czy będzie karta Team of the Season? Niestety nie, jest to zwykły walkout, ale wciąż może być to coś dobrego. Francja, bramkarz Hugo Lloris, także walkout 80, chyba 8 overalla, tak jest, na pewno się przyda do SBC Oviere lub Eusebio, będę robił na tygodniu, znaczy w najbliższych dniach, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Też możecie napisać, kogo lepiej, żebym zrobił Eusebio czy Vieira, ale wydaje mi się, że bardziej potrzebuję Eusebio w tym momencie niż Vieira. Teraz mała złota paczka rzadkich piłkarzy, bardzo lubię te paczki, mam nadzieję, że coś w niej również będzie. Jest walkout drugi! Czy będzie TOTS? Znowu niestety nie jest, zwykły walkout, ale wciąż może być coś dobrego, w Hiszpania tym razem, SPO. Jest to David Luiz. David Luiz, co ja mówię, David Silva, 89. Czy w paczce oprócz Dawida Silwy jest coś jeszcze? Nie ma zupełnie, ale to zupełnie nic, ale jest 89 walkout, wcześniej 88, więc naprawdę paczki w końcu naprawdę bardzo fajne, bo kilka naprawdę ładnych dni już nie trafiłem zupełnie nic, ale w końcu udało się trafić coś dobrego i teraz przechodzimy do ostatniej paczki. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co wam się udało trafić za dzisiejsze SBC. Mam nadzieję, że robicie, bo naprawdę się opłaca. W ostatniej paczce my tylko ekrany. Jutro prawdopodobnie zrobię jeszcze te paczki na moich pobocznych kontach. Tam mam chyba jeszcze po 10-15 paczek na każdym z tych kont. Mam chyba, nie wiem, 7 albo 8 kont.
więc naprawdę będzie co otwierać, a w ostatniej paczce mamy Ribery'ego, więc naprawdę też bardzo dobry traf, jak najbardziej na plus dzisiejsze SBC, które wyszły dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was również i widzimy się jutro w kolejnym odcinku przy tocach z Premier League. Nareszcie będą naprawdę tocy najlepsze, jakie prawdopodobnie będą. Na razie.